tym filmie wyjaśnią, jakie składniki w cudzysłowie odmładzają nasz mózg, tak aby pomimo upływu lat narząd ten jak najdłużej zachował swoją sprawność. Dowiedzą się Państwo, co jeść, aby poprawić m.in. pamięć i koncentrację oraz żeby ustrzec się przed demencją, czyli utratą funkcji poznawczych. Niniejszy materiał podzieliłem na trzy ważne części. W pierwszej omówię listę tradycyjnych produktów, które każdy z nas dobrze zna. W drugiej części podam z kolei najbardziej przydatne zioła i przyprawy, bo wiem, że wielu z Państwa interesuje się ziołolecznictwem. W trzeciej zaś, dla osób lubujących się w różnych nowinkach i preparatach, wymienię składniki, po które można sięgać w formie gotowych suplementów. Zacznę od listy tradycyjnych produktów, które otwierają jajka, a konkretnie żółtko jaj. Umieściłem je w tym zestawieniu przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość w nich choliny. Jest to naturalny składnik, który organizm wykorzystuje do produkcji neuroprzekaźników, takich jak acetylocholina. Czyli dzięki obecnej w jajkach cholinie, komórki nerwowe w mózgu mogą porozumiewać się ze sobą bez zakłóceń. Dodatkowo cholina działa neuroprotekcyjnie, co oznacza, że chroni nerwy przed uszkodzeniami. W wielu pracach naukowcy podkreślają też, że zapewnienie odpowiedniego spożycia choliny zapobiega pogarszaniu się pamięci, które postępuje wraz z wiekiem. Ponadto składnik ten zwiększa wydajność mózgu. Przy okazji dodam też, że w jajkach znajdziemy również kwas pantotenowy, czyli witaminę B5. Jest to o tyle istotne, że witamina ta pomaga utrzymywać wysoką sprawność umysłową. Wróćmy jednak jeszcze do choliny. Zgodnie z rekomendacjami dobrze jest dostarczać około 400 do 500 mg tego składnika dziennie. Taka ilość choliny znajduje się w 2-3 jajkach. Oczywiście nie oznacza to, że musimy każdego dnia spożywać po kilka sztuk jaj, a to dlatego, że wspomniana cholina znajduje się w wielu innych produktach, w tym w podrobach takich jak wątróbka, a także w mięsie drobiowym, wołowinie czy też w łososiu. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, to uważam, że wystarczające będzie około 5 jajek tygodniowo, najlepiej w postaci gotowanej na miękko. Jako że przed chwilą wywołałem do tablicy łososia, to i również o nim powiem kilka słów. Otóż poza obecną w nim choliną jest on doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, takich jak kwas eikozapentaenowy, czyli EPA, i kwas dokozaheksaenowy, zapisywany jako DHA. Od razu też zaznaczę, że mówiąc łosoś, mam na myśli dzikiego łososia pacyficznego. Wspomniane kwasy omega-3 wykazują szeroki, korzystny wpływ na nasz mózg. Po pierwsze, to właśnie z tych składników zbudowane są komórki mózgowe. Po drugie, dzięki ich obecności dochodzi do szybszego przewodzenia impulsów nerwowych. I po trzecie, składniki te są zaangażowane w produkcję i uwalnianie neuroprzekaźników, w tym dopaminy i serotoniny, które wpływają korzystnie na pracę układu nerwowego. Przy okazji warto też wspomnieć, że spożywanie łososia pozwala przywrócić równowagę pomiędzy kwasami tłuszczowymi omega-3 a omega-6. Jest to bardzo ważne, ponieważ brak takiej równowagi skutkuje nieprawidłowym tworzeniem sieci i aktywności neuronalnej. To wszystko, o czym powiedziałem, sprawia, że kwasy omega-3 wpływają korzystnie na naszą pamięć roboczą, pamięć werbalną i pamięć krótkotrwałą. Dodatkowo poprawiają one szybkość percepcyjną, czyli szybkość przetwarzania informacji. Co więcej, badania naukowe pokazują wprost, że wyższe spożycie ryb zawierających omega-3 wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera aż o 36%. To tylko potwierdza, że tłuste ryby chronią nasz mózg przed zmniejszeniem jego aktywności. Jeśli ktoś z jakiegoś względu nie je łososia, to dobrą alternatywą dla niego są olej z wątroby dorsza, śledź, sardynki i pstrąg tęczowy. Dobrze jest, aby spożywać około 2 porcji ryb tygodniowo. Gdy mowa o produktach poprawiających funkcjonowanie mózgu, to nie sposób nie wspomnieć o migdałach i orzechach. Wynika to m.in. z obecności w nich prozdrowotnych, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu linolowego i olejnowego, a także magnezu oraz witaminy E, nazywanej witaminą młodości. W literaturze naukowej znajdziemy wiele badań potwierdzających, że orzechy mogą przedłużać młodość naszego mózgu. Dla przykładu badania z 2014 roku pokazały, że spożywanie orzechów przez kobiety w wieku 70 lat i więcej spowodowało opóźnienie pogorszenia się funkcji poznawczych, w tym pamięci, koncentracji czy też zdolności uczenia się. W uproszczeniu mogę powiedzieć, że według ekspertów spożywanie orzechów odmłodziło mózg o około 2 lata. Ponadto na potrzeby niniejszego filmu dotarłem do obszernego opracowania, w którym badacze dowiedli, że regularne spożywanie orzechów zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych aż o 35%, w tym na przykład choroby Alzheimera.
Jeśli chodzi o ilość orzechów i migdałów, po jaką dobrze jest sięgać, to ja polecam około 30 g dziennie. Jest to jedna standardowa garść. Od razu też powiem, że wcale nie muszą być to orzechy spożywane w całości na surowo. Zamiast tego możemy samodzielnie przygotować z nich masło orzechowe, które będzie łatwe w konsumpcji. Podobnie jak orzechy i migdały, tak również wartościowe dla naszego mózgu są wszelkiego rodzaju nasiona. Składniki w nich zawarte mają właściwości przeciwzapalne, działają neuroprotekcyjnie, zmniejszają uszkodzenia mózgu i wzmacniają funkcje poznawcze. Gdy mowa o poprawie funkcjonowania mózgu, to szczególnie warto zainteresować się nasionami lnu, czyli siemieniem lnianym, nasionami chia, czarnuszką, a także sezamem i pestkami słonecznika. W przypadku wszystkich tych produktów, poza czarnuszką, odpowiednia ilość to około 2 łyżki dziennie, zaś jeśli chodzi o czarnuszkę, to wystarczy pół łyżeczki. Byłoby błędem, gdyby na dzisiejszej liście zabrakło miejsca dla kakao i gorzkiej czekolady. A to dlatego, że zawierają one w składzie cenne dla zdrowia polifenole, a także związki psychostymulujące, w tym teobrominę. Przeprowadzone badania pokazały, że dostarczanie tych składników może poprawiać funkcje poznawcze, w tym pamięć, a także może zapobiegać demencji. Wynika to z tego, że wspomniane składniki zwiększają przepływ krwi w mózgu, przez co jest on lepiej odżywiony i natleniony. Dodatkowo powodują one wzrost poziomu neurotrofin, czyli cząsteczek, które pobudzają rozwój komórek nerwowych i naczyń krwionośnych w mózgu, w tym w tych częściach, które są odpowiedzialne za pamięć i uczenie się. Ponadto kakao i gorzka czekolada dostarczają związków, które zwiększają plastyczność mózgu, czyli sprawiają, że pomiędzy komórkami nerwowymi tworzą się nowe połączenia, co również skutkuje poprawą sprawności mózgu, w tym poprawą procesów uczenia się. W przypadku kakao polecam spożywać 1 do 2 łyżek dziennie, przy czym należy zwrócić uwagę, aby było to prawdziwe kakao, a nie produkt dosładzany, w którym kakao stanowi tylko dodatek. Z kolei gdy mowa o gorzkiej czekoladzie, to tu w zupełności wystarczy około 25 do 35 g tego produktu. Będzie to 1/4 lub 1/3 standardowej 100-gramowej tabliczki czekolady. I najlepiej, aby była to czekolada o zawartości kakao minimum 70%. Jeśli chcemy przedłużyć młodość mózgu, to dobrze, aby w naszej diecie nie zabrakło warzyw i owoców. W jednym z obszernych opracowań naukowych znalazłem informację, że wysokie spożycie tych produktów wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia zaburzeń poznawczych, aż o 26%. Pozostaje jednak pytanie, czy możemy wyodrębnić jakieś konkretne produkty z tej grupy, które posiadają wyjątkowe właściwości w omawianym zakresie? Odpowiedź brzmi tak. Szczególnie wartościowe są jagody, borówki, truskawki i cytrusy, a to ze względu na obecne w nich flawonoidy, które poprawiają przepływ krwi w mózgu i wzmacniają komunikację pomiędzy neuronami, czyli komórkami nerwowymi. Aby nie być gołosłownym, w jednym z badań jego autorzy zauważyli, że regularne spożywanie jagód wiąże się z poprawą funkcji psychomotorycznych. Mowa tu na przykład o koordynacji wzrokowo-ruchowej, w tym pewnych zdolnościach manualnych, zręczności, czy też w posługiwaniu się precyzyjnymi narzędziami i instrumentami muzycznymi. Taki korzystny efekt został odnotowany u dzieci i osób starszych. To tylko potwierdza to, o czym wspomniałem na początku filmu, czyli że na spowolnienie starzenia się mózgu nigdy nie jest za późno. Dodatkowo w publikacji naukowej z 2020 roku znalazłem informację, że jagody mogą również usprawniać pamięć krótko- i długoterminową, jak również poprawiać pamięć przestrzenną. Podobnie jak w przypadku jagód, tak również wobec spożywania truskawek badacze odnotowali poprawę funkcji poznawczych, które były mierzone w kilku różnych testach. Warte podkreślenia jest to, że badanie to zostało wykonane z udziałem osób w wieku starszym pomiędzy 60 a 75 rokiem życia. W jeszcze innej pracy eksperci odnotowali, że większe spożycie truskawek wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera o 24%. Z kolei jak chodzi o owoce cytrusowe, takie jak pomarańcza i grejpfruty, to tu mamy do dyspozycji wyniki badań, które wskazują, że spożywanie tych produktów skutkuje poprawą uwagi i podobnie jak w przypadku jagód, usprawnieniem funkcji psychomotorycznych. W jednej z publikacji autorzy wykazali, że regularne sięganie po cytrusy wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju demencji aż o 18-23%. Owocom nie ustępują oczywiście warzywa. Na szczególną uwagę zasługują tu zielone warzywa liściaste, takie jak jarmuż, szpinak, sałata, kapusta, botwinka, rukiew wodna, zielona pietruszka, endywia czy też rukola. Produkty te są wręcz naszpikowane związkami biologicznie aktywnymi, które działają ochronnie na mózg i poprawiają jego funkcjonowanie.
Mowa tu o związkach takich jak luteina, beta-karoten, witamina K1, alfa-tokoferol, kempferol, kwas foliowy i azotany. Wartościowym produktem dla naszego mózgu jest też oliwa extra virgin, a to za sprawą obecnego w niej składnika o nazwie oleuropeina. Naukowcy wskazują, że regularne stosowanie oliwy powoduje wzmocnienie funkcji poznawczych i zmniejszenie ryzyka rozwoju demencji, w tym choroby Alzheimera. Od siebie dodam, że dobrze jest spożywać około 2 łyżki oliwy dziennie, przy czym szczególnie ważne jest to, aby stosować ją na zimno, czyli na przykład jako dodatek do sałatek lub twarogu. Jeśli wykorzystamy ją do smażenia lub pieczenia, wówczas straci ona swoje właściwości zdrowotne. Aby zadbać o sprawność mózgu, nie powinniśmy zapominać też o odpowiednim nawodnieniu. Wszak aż 80% tego organu stanowi właśnie woda. Gdy jesteśmy odwodnieni, wówczas zaczyna szwankować nasza pamięć i koncentracja. Dodatkowo pojawia się zmęczenie. Jeśli nasza dieta obfituje w warzywa i owoce, to wystarczy, że będziemy każdego dnia wypijali około 1 do 1,5 litra płynów. Sprawdzi się tu na przykład zielona herbata, która zawiera w składzie galusan epigallocatechiny zapisywany jako EGCG, który jest silnym przeciwutleniaczem, a także związek o nazwie L-teanina. Naukowcy potwierdzili, że napój ten chroni nas przed demencją. Na powyższych produktach zakończyliśmy pierwszą część filmu i wykorzystując ten moment chciałbym poprosić Państwa o pomoc, aby filmy, które nagrywam, docierały do większej liczby odbiorców. Jeśli są Państwo skłonni pomóc, to wystarczy, że klikną teraz Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się tuż pod filmem, a następnie dzwoneczek, który pojawi się zaraz obok. Z góry dziękuję za pomoc. A teraz przejdźmy do drugiej części materiału, czyli do ziół usprawniających nasz umysł. Jako że upłynęło już kilkanaście minut, to kolejne produkty pozwolę sobie przedstawić w telegraficznym skrócie. Do szczególnie wartościowych ziół w omawianym zakresie zaliczyć możemy rozmaryn. Badacze wykazali, że stosowanie tego zioła poprawiło pamięć i uwagę. A muszę tu wspomnieć, że badanie, o którym mowa, było klinicznym badaniem randomizowanym z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, co pozwala wyciągnąć bardzo wiarygodne wnioski odnośnie do przedmiotu badania. W badaniu tym wykorzystano proszek suszonych liści rozmarynu. Jednakże osoby interesujące się ziołolecznictwem z pewnością wiedzą, że z ziół takich jak właśnie rozmaryn możemy przygotowywać wiele różnych wyciągów roślinnych, takich jak chociażby napary czy nalewki. Spośród roślin przyprawowych sprawdzi się również kurkuma za sprawą obecnej w niej kurkuminy. Zgodnie z tym, co podają naukowcy, dostarczanie naszemu organizmowi kurkuminy znacząco poprawia utrzymywanie uwagi, wspomaga pamięć, zwiększa czujność, a także polepsza nastrój i redukuje uczucie zmęczenia. Decydując się na kurkumę, mam dla Państwa praktyczną wskazówkę, aby spożywać ją w obecności czarnego pieprzu. Jest to spowodowane tym, że piperyna znajdująca się w pieprzu zwiększa wchłanianie kurkuminy. Z kolei jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na sięgnięcie po kurkumę w postaci preparatu, to warto zwrócić uwagę na to, aby wybrany przez nas suplement był standaryzowany na wysoką zawartość kurkuminy. Mam tu na myśli nawet 95%. Do korzystnych ziół zaliczyć też należy rhodiole, czyli różeniec górski, nazywany arktycznym korzeniem. Obecne w nim składniki takie jak salidrozyt, rosawina i radiolina wspomagają funkcjonowanie mózgu, w tym usprawniają pamięć, koncentrację i zdolność uczenia się. Zioło to zwykle stosuje się w formie ekstraktu w ilości około 500 mg dziennie. Inny sposób spożywania różeńca to sproszkowane kłącze z korzeniami w ilości 1 g dwa razy dziennie. Oczywiście nie możemy zapomnieć też o miłorzębie japońskim, czyli ginkgo biloba. W dwóch obszernych pracach naukowych z 2015 roku badacze odnotowali, że stosowanie tej rośliny pozwala ustabilizować funkcje poznawcze, a także spowolnić ich spadek u osób zmagających się z demencją. Z miłorzębu japońskiego można zrobić intrakt ze świeżych, rozdrobnionych liści, a także spożywać sproszkowane liście w ilości do jednej łyżeczki, na przykład na miodzie w częstotliwości raz, dwa razy dziennie oraz oczywiście napar miłorzębowy. W przypadku naparu bierze się jedną płaską łyżkę rozdrobnionych liści i zalewa szklanką wrzącej wody i odstawia na około pół godziny. Po przecedzeniu można pić do dwóch razy dziennie po jednej szklance naparu. Jak w przypadku wielu podobnych naparów, do smaku można zastosować miód oraz sok z cytryny. Wśród dość mało znanych, ale wciąż wartościowych produktów, choć już nie zaliczanych do ziół, mogę wymienić też soplówkę jeżowatą, nazywaną lwią grzywą. Jest to grzyb przez niektórych uważany za leczniczy, który w Polsce jest pod ścisłą ochroną. Dotarłem do pracy naukowej z 2019 roku, która potwierdziła,
że doustne stosowanie ekstraktu z soplówki znacząco poprawiło funkcje poznawcze poprzez korzystny wpływ na sieci neuronowe mózgu. Badacze sugerują, że związki obecne we wspomnianym grzybie, w tym takie jak hericenon, mogą chronić nas w pewnym stopniu przed otępieniem. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Przejdźmy szybko do trzeciej części materiału, w której podam Państwu pojedyncze składniki, które również mogą okazać się pomocne w walce z procesami starczymi zachodzącymi w mózgu. Pierwszym ze związków, o który dobrze jest zadbać, jest witamina D. Wynika to z tego, że niedobór witaminy D sprzyja występowaniu chorób neurodegeneracyjnych. Naukowcy podali, że niskie wysycenie organizmu tą witaminą zwiększa ryzyko rozwoju demencji o 32%, zaś choroby Alzheimera o 34%. Stąd, aby nasz mózg jak najdłużej pracował sprawnie, warto sprawdzić, czy nie mamy czasem niedoboru witaminy D, a jeśli tak, to żeby zwiększyć ilość stosowanej dawki tego składnika. Gdy mowa o witaminach, to warto też zwrócić uwagę na witaminy z grupy B. Przede wszystkim mam tu na myśli witaminę B12. Podobnie jak w przypadku witaminy D, jej brak sprzyja zaburzeniom neuropoznawczym i rozwojowi demencji. Jednocześnie trafiłem na pracę z 2021 roku, która pokazała, że stosowanie witamin z grupy B, w tym szczególnie wspomnianej witaminy B12, ale również witaminy B6 i kwasu foliowego, czyli witaminy B9, może opóźnić powstawanie zmian starczych w mózgu. Spośród znanych związków należy wymienić też magnez. Zarówno jego zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom w surowicy zwiększa ryzyko wystąpienia demencji aż o 32%. W praktyce znacznie częściej mamy jednak do czynienia z jego niedoborem niż nadmiarem. Z uwagi na fakt, że o magnezie nagrałem już kilka filmów, to pozwolę sobie przejść już do kolejnego składnika. Innym, wartym zainteresowania związkiem jest huperycyna A, która jest pozyskiwana z pewnego gatunku mchu. Autorzy jednej z publikacji naukowych dowiedli, że stosowanie tego składnika poprawia funkcje poznawcze u osób z chorobą Alzheimera, co tylko potwierdza, że związek ten wzmacnia sprawność naszego mózgu. W przeprowadzonych badaniach stosowano dawki huperycyny A rzędu od 200 do 800 mikrogramów na dobę. Dzisiejszą listę produktów i składników spowalniających starzenie się mózgu zamykają karotenoidy. Mam tu na myśli głównie beta-karoten i luteinę. Eksperci podkreślają, że szczególnie te dwa związki mogą łagodzić objawy związane ze zmianami starczymi zachodzącymi w mózgu. Po wspomniane beta-karoten i luteinę można sięgnąć w formie preparatów, jednakże ja polecam wybierać naturalne źródła, jakimi są żółto-pomarańczowe warzywa i owoce, a także zielone warzywa liściaste. Dysponujemy naprawdę wieloma produktami, po które warto sięgać, aby nasz mózg jak najdłużej cieszył się dobrą kondycją. Ja osobiście zachęcam, aby przede wszystkim wybierać produkty z pierwszej i drugiej części filmu. Natomiast jeśli chodzi o różnego rodzaju preparaty i suplementy, o których mówiłem pod koniec, to przede wszystkim należy zadbać o to, aby nie zabrakło w naszym organizmie witaminy D, witamin z grupy B i magnezu. Co do pozostałych specyfików, dobrze jest podejść zdroworozsądkowo i nie stosować ich na potęgę. Tak jak wspomniałem na początku materiału, dotychczas nagrałem już kilka filmów, w których opowiadam o produktach spowalniających starzenie się organizmu. I jeśli mają Państwo jeszcze trochę wolnego czasu, to zapraszam do obejrzenia filmu, który właśnie pojawił się na Państwa ekranach. Podaję w nim naturalne sposoby na spowolnienie starzenia się skóry, włosów i paznokci. Aby go obejrzeć, wystarczy teraz na niego kliknąć. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.